Ciepło, cieplej. Już chyba czas na letnią przerwę. No coś ty. Jeszcze my. Koniecznie obejrzyjcie nasze czerwcowe wydania i wiadomości. No oczywiście. Zapraszamy. Maja 2017 roku w sali Rajców w Ratuszu Miejskim przyznano kolejny już raz stypendia prezydenta miasta dla głogowskiej młodzieży. Celem funduszu stypendialnego jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów. Jest to wyróżnienie dla uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach. Wśród laureatów tego prestiżowego wyróżnienia znalazło się aż 14 uczniów naszej szkoły. Gratulujemy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół na kolejnej edycji wręczenia stypendium prezydenta miasta. Bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, ale przede wszystkim najlepszych z najlepszych, bo uczniów naszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jesteście kwiatem Głogowa, osobami, które kiedyś w przyszłości będą stanowiły o naszym mieście, a na pewno dobre świadectwo za wami pójdzie w Polskę, w świat. Jesteście na tyle zdolnymi osobami, że kraj, świat stoi przed wami otworem. Mam nadzieję, że poziom, który utrzymujecie już od dawna, będziecie trzymać dalej w kolejnych etapach edukacji, w szkole gimnazjaliści, w szkole średniej, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na studiach. Życzę wam, aby jak najlepiej wam się układało, aby zdobywać jak największą wiedzę, aby czerpać garściami z życia, a na pewno dzięki temu, że jesteście wspaniałymi osobami, bardzo dobrze wykształconymi, które angażują się nie tylko w szkołę, w naukę, ale także w różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe, kulturalne, społeczne. Przyjdzie wam to na pewno bardzo łatwo. Liczymy na was, jesteście najlepszymi, jeżeli chodzi o uczniów naszych głogowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Serdecznie wam tego gratuluję. Gratuluję rodzicom takich dzieci, gratuluję nauczycielom, wychowawcom, bo to na pewno wielka duma posiadać takich podopiecznych. Gratulujemy wam, a zatem dziękujemy bardzo serdecznie rodzicom za to, że was wspierają i pomagają, że są z wami na dobre i złe chwile. Dziękujemy bardzo nauczycielom na czele z dyrekcjami szkół za to, że dbają o was, pilnują, abyście się mogli rozwijać, jesteście chlubą tych szkół i są na pewno z was niezmiernie dumni. Życzymy wam, abyście mieli rozległe i szerokie marzenia. Pokłady są. Umiejętności, wiedzy, trzeba je rozwijać, ale marzcie szeroko o to, żebyście osiągali laury na najwyższych światowych poziomach. Tego wam z całego serca życzymy. Przed wami Dzień Dziecka. Zawsze się jest dzieckiem do końca życia. W związku z tym ta drobna kasa zawsze się przyda na Dzień Dziecka i mam nadzieję, że już wpłynęła. A jak mi to rodzice na pewno przekażą, że już wpłynęła. Zatem życzymy wam z całego serca cudownego Dnia Dziecka, wyjątkowego, fajnego. Cieszcie się z tego dzieciństwa. Tak długo tylko możecie, a szczególnie wtedy, kiedy rodzice są z wami tutaj przy boku, mieszkają razem z wami, mówią już tutaj do młodzieży, tej, która za chwilę wyfrunie z naszego miasta, dalej się edukować. Życzymy wam cudownych i wspaniałych wakacji, bo one się za chwilę zaczynają. Jesteście w tej chwili już praktycznie na finiszu, bo myślę, że oceny proponowane już są wystawione. Za chwilę będą oceny końcowe i mam nadzieję, że są i wierzę w to, że są na pewno jeszcze lepsze niż te. Zatem jak się spotkamy na następnym podsumowaniu i rozdaniu stypendiów, wasze średnie będą jeszcze wyższe. To jest oczywiste, bo końcowe oceny zawsze są lepsze. Zatem cudowny wam udanych wakacji, wspaniałego Dnia Dziecka. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy wam jeszcze raz. Bardzo proszę o brawa po przeczytaniu tej dziesiątki. Poproszę Puchalska Anna z gimnazjum numer 5. Kordacka Wiktoria gimnazjum numer 2. Olesiniewicz Agata gimnazjum numer 3.
Gabrysz Zuzanna, gimnazjum nr 3. Skawiński Karol, gimnazjum dwujęzyczne. Szatkowska Justyna, gimnazjum nr 2. Kasal Małgorzata, gimnazjum nr 3. Szymankiewicz Aleksandra, gimnazjum nr 2. Dudkiewicz Natalia, gimnazjum nr 2. Oraz Nowak Daniel, gimnazjum nr 4. Wielkie brawa, proszę. Yes.
Kowalczak Anna z gimnazjum nr 2, Wysocka Maria z gimnazjum dwujęzycznego, Zarubajko Julia z gimnazjum Aslan, Nalepka Anna gimnazjum nr 2, Dąsal Mateusz gimnazjum nr 2, Duziak Zuzanna gimnazjum nr 1, Bielawska Martyna gimnazjum nr 3, Małyszczyk Zofia gimnazjum nr 2 oraz Kowalczyk Adriana gimnazjum nr 5. Wielkie brawa. Na miejscu.